Anna Barmina został zaatakowana przez nieznanego mężczyznę? Sprawca napaści był wyjątkowo brutalny. Najpierw wielokrotnie uderzył kobietę pięściami, a następnie groził jej nożem. Chwilę później zaciągnął Rosjankę w krzaki i zgwałcił gałęzią. Kobietę znalazł przypadkowy przechodzień, który powiadomił o sprawie pogotowie oraz policję. Barmina trafiła do szpitala, gdzie zapadła w śpiączkę. W wyniku ataku uszkodzonych zostało kilka organów wewnętrznych. Po roku lekarzom udało się wybudzić kobietę ze śpiączki. Mimo tego, miała ona wiele obrażeń i musiała pozostać w szpitalu. Tragiczne wydarzenia sprawiły, że kobieta nie chciała z nikim rozmawiać, jak podaje Daily Mail, tuż po świętach Bożego Narodzenia Anna Barmina zmarła. Sprawca brutalnej napaści został zatrzymany przez policję. Okazało się, że Gizar Ziyangari tydzień wcześniej wyszedł z więzienia, gdzie odsiadywał wyrok za przestępstwa seksualne. W ciągu zaledwie 7 dni mężczyzna zgwałcił 4 kobiety. Podczas przesłuchania przez policję stwierdził, że nie żałuje tego, co zrobił. Sąd zasądził wobec Rosjanina karę pozbawienia wolności na 23 lat. Jest to najwyższy wydany do tej pory wyrok w sprawie o gwałt. Mimo tego rodziny ofiar nie są usatysfakcjonowane, ponieważ domagają się dla mężczyzny kary śmierci.